zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Orwell napisał, że wszystkie zwierzęta są równe, ale świnie są najrówniejsze. No i okazuje się, że komunistyczne świnie są najrówniejsze z równych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest dzwoneczek do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie rzecz biorąc zawsze są zdemonetyzowane, no a później po odwołaniu czasami są monetyzowane, no ale wtedy już nikt nie ogląda tych filmików. No i tak jak normalnie filmik może zarobić 5 czy 6 centów, to filmik zdemonetyzowany zarabia powiedzmy 1 centa. Dlaczego Orwell jest ważny? No w Ameryce teraz żyjemy w okresie Orwella. Komunistyczne są najrówniejsze. No tak jak komunistyczne świnie w socjalizmie PRL-u były najrówniejsze. Hunter Biden, no to jest syn prezydenta. Biden, Joe Biden, no w sumie nie jest prezydentem. On jest po prostu, słucha przez słuchaweczkę, co ma powiedzieć. Dorwał się do żłobu 50 lat temu. Jak wszedł do polityki, to miał 29 czy 31 lat i zaatakował 60-letniego polityka. Powiedział, że to jest staruszek i że to jest najwyższy czas dla młodych wilków i dlatego on przyszedł. Teraz ma 80 lat, po 80 parę chyba. No i ciągle jest w polityce. Są pociągany za sznureczek, ale całe swoje życie kradł w polityce. No i teraz się okazuje, że po prostu syn zawsze tatusiowi odpalał 10%. Tam cała sytuacja to była dosyć idiotyczna, bo Hunter Biden, no to narkoman, alkoholik, babiarz, ma dziecko z prostytutką, także prezydent Joe Biden zaakceptował teraz siódmego wnuczka. Zawsze to wszystko było ukrywane. No ale Hunter Biden na tyle był zdegenerowany, że miał komputer. Ten komputer mu się zepsuł, zaniósł komputer do warsztatu naprawczego. Nie zapłacił za naprawę, miał odebrać w ciągu tam dwóch czy trzech tygodni. Po dwóch czy trzech miesiącach, jak ktoś nie odbiera, no to przepada na własność właściciela. Takie jest prawo. No i cały cyrk był z tym komputerem. Komputer był kopiowany i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko działo przed 2020 rokiem. Dlaczego to jest ważne 2020 rok? No dlatego, że komuniści szykowali wielkie oszukaństwo wyborcze, żeby Trump nie został wybrany na drugą kadencję, bo najpierw był wybrany w 2016. No i wszyscy wiedzieli, że to jest komunistyczna sitwa, przepraszam, że to jest wszystko ukartowane, że te oszukaństwa, tak jak i Clintonów, te wszystkie organizacje Clintonów, no to są multimilionowe, gangsterskie jakieś połączenia, no ale w wypadku Bidenów to jest jeszcze gorzej. No i teraz dochodzimy do systemu komunistycznego, tak jak w Polsce był jeden z czerwonych świn, no to był Jaroszewicz. Jaroszewicz, no to ja nie wiem, on tam był premierem, czyli głównym ministrem ministrów. Nie był chyba pierwszym sekretarzem, no ale to była wielka szycha. Jego syn Jaroszewicz, nie pamiętam jak miał na imię, w każdym bądź razie, no to też Czerwony Książę go nazywali. W Polsce komuniści nie dawali paszportów swoim obywatelom, ale jednak Jaroszewicz jeździł, młodszy Jaroszewicz jeździł po rajdach Monako, po rajdach Safari i tak dalej, i tak dalej.
Jaroszewicz nie kradł na potęgę, nie sprzedawał. No możliwe, że sprzedawał Polskę Rosji, tak jak teraz Bideny i Clintony sprzedają Amerykę Chinom. No ale to takie właśnie komunistyczne, jednopartyjna sitwa. Nie ma demokracji w Partii Demokratów, no bo to jest tylko jedna partia. 25 Stanów Amerykańskich to są komunistyczne, jednopartyjne Stany, tam się nic nie zmienia. Wracając do Huntera, Ministerstwo Sprawiedliwości, teraz główny minister sprawiedliwości Mary Garland pod przysięgą zeznał, że w zasadzie nie ma żadnej politycznej interferencji, jakiegoś zamieszania czy tam zmieniania w wypadku tego śledztwa dotyczącego Bidena. No to jest to właśnie te orwellowskie stwierdzenie, tam nie ma nic, a tam jest wszystko. No, te słowa zaczynają być odwrócone o 180 stopni, są w ogóle do góry nogami, czarne jest białe jest czarne, woda to ogień to woda i tak dalej, i tak dalej. Są najróżniejsze rewelacje, na przykład z jednego z prokuratorów, Bradley Weinheimer, no i to pokazuje się, że no było to ukradzione i zatuszowane przez długi okres przed wyborami. No ale teraz to się wszystko już jakoś tam rozwiązuje. Na początku 2020 roku była grupa Weissa. Weiss teraz został uznany specjalnym inspektorem, no jeszcze nie Clouseau, no ale on był włączony od samego początku w tym tuszowaniu. I to jest właśnie to najgorsze. Gorsze, że cała ta sitwa, to tak jak stalinowscy prokuratorzy załatwiali patriotów polskich, to teraz właśnie ci komuniści załatwiają Trumpa, załatwiają to, że wszystko przechodzi Bidenowi i tak dalej, i tak dalej. No, Weiss dostał zadanie, żeby sprawdzić, co się dzieje z tym Hunterem, no ale w Delaware. Delaware, no to jest taki mały stan na wschodnim wybrzeżu, niedaleko Waszyngtonu, tylko DC, czyli District of Columbia, czyli kapitału, czyli stolicy. No i oni tam właśnie urzędują, czy mieszkają Bidenowie, dlatego to przez to miało przechodzić. I złożyli ten wniosek w marcu 2022 właśnie w stolicy i to właśnie tak zaczynało to pochodzić od Urzędu Podatkowego. Z Urzędu Podatkowego Gary Shapley, czyli jeden z tych pracowników, no on później to zaczął sypać, czyli whistleblower, whistleblower, no to jest ten, co gwizdzie na gwizdku, gwizdzący gwizdkiem, można powiedzieć, no ale to jest ten, który jak pilnowali, powiedzmy, pasterze, owce, no to miał ten gwizdek i gwizdał i wtedy był ten tak zwany alarm, czyli jeden z tych cichych przestaje być cichym i zaczyna być głośnym. No i ten człowiek, który zaczął o tym mówić, także, że sprawdzał te wszystkie sprawy podatkowe. No bo tak jak Al Capone nie skazali za bandytyzm, tylko skazali za podatki, tak jak teraz Bidena chcieli przycisnąć. No ale ten człowiek, który to prowadził, no to miał powiedziane, że dostanie asystenta, no i ten asystent Matthew Graves tak mu asystował, że powiedział, że wszystko, co tam przeczytał, no to ten inspektor Shapley nie ma w ogóle pojęcia, o czym mówi. No i zaczęło się zasuszanie tej całej informacji, otumanienie wszystkich naokoło. No i ten Shapley powiedział w tym czasie, że no weszli w stan takiego, można powiedzieć, czyśćca. Tam wszyscy czekali na nie wiadomo co, ale o to chodziło, żeby to zaciszyć i zatuszować.
Oni są sądy okręgowe i między innymi sąd okręgowy w Kalifornii mógł przyjąć tą sprawę. No to oczywiście system sprawiedliwości państwowej, czyli który się zamienił w komunistyczną komórkę oszukaństwa, zdecydował, że sprawa pójdzie do Kalifornii. Dlaczego do Kalifornii? No dlatego, że to Weiss to wszystko popychał. Poszło to wszystko do Kalifornii, dlatego, że w środku września 2022 sędzią został Martin Estrada, nominowany przez Bidena. No i w tym momencie, po paru miesiącach, kiedy Martin Estrada został sędzią głównym w sądzie okręgowym, cała ta sprawa została zablokowana. Czyli komunistę kryje jak tylko może. No to wtedy ten Szapli się zdenerwował i zaczął do tego Weissa narzekać. Narzekać mniej więcej w październiku 2022, że coś tam nie jest. No i zasadniczo wtedy ten Weiss to powinien albo zrezygnować, albo opublikować to wszystko, powiedzieć publiczności, co się dzieje. No ale on powiedział, że nie będzie tego robił, że to... No i upolitycznił. Całe to wszystko upolitycznił, no bo zaczął kryć komunistów. Wtedy wszyscy ci inspektorzy z Urzędu Podatkowego, włączając Szaplija, przestali być zapraszani, dopuszczani. Wszystko się zatrzymało, no i dostali nakaz dania wszystkich tych dokumentów do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby to spalić, zniszczyć, no tak jak po Magdalence to wszystko było spalane i zniszczane, no to właśnie w Ameryce dokładnie to się dzieje. No i wtedy ten specjalny inspektor Weiss zaczął coś robić w tym Delaware, bo w Delaware, no tam był problem, że Hunter Biden miał broń. No i tak jak normalnie za coś takiego, co miał broń, no to powinien iść siedzieć na ładnych parę lat. To wszystko zostało zamiecione pod dywan. No ale tu się włączył prawnik Huntera Bidena. On po prostu poszedł na całość, no i wysłał taki list do tego specjalnego inspektora Weissa, 32 strony, napisał tam, że to wszystko trzeba ukryć, że to trzeba, nie można dopuścić, żeby prezydent Biden zeznawał w sprawach podatkowych swojego syna, no bo to będzie zagrożenie konstytucyjne, tak? Czyli trzeba zachachmęcić i ukrywać oszukańców, dlatego, że to jest dla dobra narodu, tak? No jak zwykle te komunistyczne. W kwietniu tego roku, 2023 roku, zaczęły się pojawiać takie wiadomości, że nieznany z imienia były pracownik Urzędu Podatkowego będzie w zasadzie pokaże bardzo niszczące dowody na temat Bidena. I to miał być właśnie ten Szapli. Za moment został skontaktowany przez asystenta ministra sprawiedliwości, jego Weinmeister, a jednym z tych szych, no to była Lisa Monaco. Później 25 kwietnia dzwonili do nich, tam przekonywali, że oni chcieliby bardziej zrozumieć, o co tam chodzi, co tam się wszystko dzieje. No nie dostali za dużo tej informacji, no ale okazało się, że właśnie ci ludzie, którzy się kontaktowali, państwowi pracownicy służby sprawiedliwości,
mieli się spotykać. Mieli się spotykać właśnie z adwokatem, z tym Clarkiem, adwokatem Bidena, dlatego, że ten adwokat Bidena powiedział, że będzie interweniował na najwyższym szczeblu. Także to jest dziwne, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości zadzwonił na Hama, do tego, który chciał powiedzieć prawdę i chciał od niego wyssać się wszystkie informacje, które prawnik właśnie chciał mieć. No, w sumie nie wiadomo, co oni na tym meetingu mówili, ale w maju, 11 maja, ten Weinmeister podziękował temu prawnikowi, no i powiedział, że będziesz pracował z Weissem, Także to wszystko się kręci, naokoło. Za 4 dni opublikowali w Timesie jeden z tych pracowników WOOF zadzwonił i powiedział, że w sumie te oskarżenie o posiadanie tej broni to ma być wycofane. No i później, jak będzie wycofane, a wszystkie te inne zeznania, które on tam powie, no to już będzie miał, nie będzie możliwości skazania go, będzie miał wolną drogę. No to nigdy nic takiego nie stało. W tym samym czasie w maju, 15 maja, IRS, czyli Urząd Podatkowy, kompletnie usunął Shapleya z badania spraw podatkowych Huntera Bidena. No i sprawa w zasadzie teoretycznie miała zdechnąć. No ale nie zdechła. To wszystko od nowa się wychodzi. Cała Ameryka się po prostu trzęsie od tego, jak to jest możliwe, żeby to było takie oszukaństwo. No i minister sprawiedliwości Garland to starał się pokazać, że ten Weiss, no to jest niezależny, niepolityczny, ale to jest jedno wielkie oszukaństwo. FBI też się za to wzięło, także tam też ich brudne łapska w tym wszystkim widać. Także sitwa, jedna wielka sitwa, folwark zwierzęcy Orwella, czy farma zwierząt, jakkolwiek ktokolwiek czytał różne tłumaczenie tych książek, no to właśnie na dzień dzisiejszy tak mniej więcej to wygląda. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, to jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się zgłupieć przez jednopartyjnych komunistów. Wszędzie, gdzie komuniści przyjdą, to oni nie są za demokracją. Oni zawsze chcą zniszczyć opozycję za wszelką cenę, tylko dlatego, żeby dorwać się do budżetówki, tylko dlatego, żeby dorwać się do koryta, tylko dlatego, żeby mieć władzę. To wszystko chodzi o to, żeby mieć władzę. Normalni ludzie, normalni republikanie, no to mają głos od samego dołu do samej góry. Także głosuj na konserwatystów, głosuj na republikanów, głosuj dla ludzi, głosuj dla normalnych. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.